Cześć, ja jestem autovloger, witam Was w kolejnym odcinku, a tym razem przetestuję BMW serii 3 E91. Samochód wraz z wersją sedan E90 zadebiutował na rynku w 2005 roku. W 2006 do oferty dołączyły wersje coupé i kabriolet, oznaczone symbolami E92 i E93. W 2007 roku do oferty dołączyła wersja M3, która miała silnik wolnossący V8 o pojemności 4 litrów i mocy 420 koni mechanicznych. W 2008 roku Niemcy przeprowadzili lifting wersji sedan i kombi. Pojawiły się m.in. nowe reflektory, nowy przedni zderzak, nowe tylne lampy, kilka zmian we wnętrzu oraz palecie silnikowej. Z kolei w 2009 roku podobne zmiany przeprowadzono również w wersji cabrio i w wersji coupé. Produkcję auta zakończono w 2013 roku. Paleta silnikowa w BMW E90 jest naprawdę bardzo szeroka. No i z wyjątkiem może podstawowej wersji benzynowej 1.6 i podstawowego diesla 115-konnego, praktycznie każda wersja ma albo dobre, albo bardzo dobre, albo wręcz rewelacyjne osiągi. Jeżeli chodzi o silniki wysokoprężne, to mogę śmiało polecić jednostki 3-litrowe, które są jednymi z najlepszych jednostek dozemnych na rynku, 3-litrowych. Warto jednak pamiętać o tym, że w silniku M57, czyli tym starszym, 3-litrowym, może dochodzić do urywania się klapek w kolektorze ssącym, które po dostaniu się do cylindrów mogą uszkodzić silnik. Podobny problem dotyczy też starszego diesla 2-litrowego M47, którego poza tym problemem mogę śmiało polecić. Jest to jednostka niezawodna, tańsza w eksploatacji niż nowszy silnik N47, w którym dość szybko uszkodzeniu ulega rozrząd, a jako że jest on od strony skrzyni, to dostanie się do niego generuje dodatkowe koszty. Przed zakupem BMW serii 3 E90 warto również sprawdzić, czy auto ma filtr cząstek stałych. Jeżeli rura z tyłu jest zagięta, wydechowa oczywiście w dół, to takiego filtra nie ma. Jeżeli rury są proste lub rura jest prosta jedna, to taki filtr jest. Kupując auto z silnikiem wysokoprężnym, dokładnie sprawdźcie historię serwisową auta w ostatnich latach, bo może się zdarzyć tak, że jeżeli auto ma naprawdę już duży przebieg, to uszkodzeniu mogą ulegać wtryskiwacze. Może być konieczna również regeneracja turbosprężarki lub wymiana dwumasowego koła zamachowego w skrzyni manualnej oraz pasowego koła na wale korbowym. Jeżeli chodzi o jednostki benzynowe 2-litrowe, to do 2007 roku z większością z nich nie ma większych problemów. Choć w silniku N46 spotykane są przypadki uszkodzenia walwetronika, a w silniku N45 spotykane są problemy przedwczesnego zużycia gładzi cylindrów lub uszkodzenia pokrywy zaworów. Jeżeli planujecie zakup wolnossącego silnika 6-cylindrowego z wtryskiem wielopunktowym z rodziny N52, to powinniście pamiętać o tym, że spotykane są tutaj przypadki uszkodzenia tłoków, głowic oraz popychaczy zaworów. Jeżeli silnik po uruchomieniu klekocze jak diesel lub zużywa nadmiernej ilości oleju silnikowego, to warto jak najszybciej odwiedzić zaufanego mechanika. W nowszych silnikach wolnossących 6-cylindrowych problemy te udało się rozwiązać, ale spotykane są problemy z cewkami zapłonowymi. Spotykane są również awarie pompy wysokiego ciśnienia oraz wtryskiwaczy. Podobne problemy można spotkać również w podwójnie doładowanych silnikach oferowanych w wersjach 335i oraz w wolnossących jednostkach 2-litrowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa. W topowych podwójnie doładowanych wersjach spotykane są też przypadki dość szybkiego zapychania się kolektora dolotowego. Co jeszcze może się zepsuć w BMW E90? Spotykane są przypadki uszkodzenia czujnika skrętu oraz przedwczesnego wyeksploatowania maglownicy. Jeżeli chodzi o drobne usterki, to spotykane są problemy z poziomowaniem ksenonów, z dyszami spryskiwaczy odpowiedzialnymi za spryskanie ksenonów, które po prostu się blokują. Użytkownicy skarżą się również na sporadyczne problemy z radiem. Może dochodzić również do uszkodzenia tulei zwrotnic, a także do skrzypienia łożysk przednich amortyzatorów, problem głównie z początku produkcji. Sporadycznie zdarzają się problemy z centralnym zamkiem, a z niektórych elementów plastikowych we wnętrzu schodzi farba. Ponadto w niektórych egzemplarzach na podwoziu mogą pojawiać się już pierwsze ślady korozji. Pamiętajcie jednak, że najstarsze egzemplarze mają już ponad 10 lat i kilkaset tysięcy przebiegu za sobą. W tym odcinku to już wszystko, ja zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka, w którym powiem co nieco na temat prowadzenia auta, pojemności bagażnika,
ergonomiczności wnętrza i różnych takich innych rzeczy. Jeżeli spodobał Wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, zasubskrybować mojego kanału, polubić mnie na Facebooku i udostępnić mój film na Facebooku znajomym. Cześć!